Witam Państwa w poniedziałek 14 listopada. Okres jesienno-zimowy oznacza ujemne temperatury, deszcze, wiatry, ale przede wszystkim mgła. To zjawisko meteorologiczne z reguły jest dość lekceważone przez kierowców oraz przez pieszych ze względu na to, że jest ono tak naprawdę mało inwazyjne. Szanowni Państwo, nic bardziej mylnego. Jest to zjawisko, na które należy zwracać w szczególności uwagę, ponieważ ona utrudnia widoczność kierowcy i może być powodem wielu niebezpiecznych sytuacji na drogach, w tym nawet wypadkach śmiertelnych. Dlatego powinniśmy zachować szczególną ostrożność. A co to znaczy zachować szczególną ostrożność na drodze w momencie, kiedy jest mgła? Szanowni Państwo, każde auto posiada tak zwane światła przeciwmgielne, które umożliwiają widoczność, ułatwiają widoczność do kilkunastu metrów, a nawet kilkudziesięciu metrów. Powinniśmy z nich korzystać w szczególności rano. Długie światła powinniśmy wykorzystywać z kolei też wieczorami, natomiast powinniśmy pamiętać, żeby nie w ten sposób nie oślepiać kierowców jadących z naprzeciwka. Piesi, którzy poruszają się drogami, które są zamglone, tu nie chodzi konkretnie o miasta, ale również na tereny pozamiejskie, powinni mieć przy sobie odblaski. W ten sposób kierowcy, którzy wykorzystują właśnie te światła przeciwmgielne, mogą zauważyć osobę, która się znajduje naprzeciwko nich z nawet kilkudziesięciu metrów. Także szanowni Państwo, nie lekceważmy mgły. Będzie ona się pojawiać coraz częściej na terenie naszego miasta. Będzie ona się mniej więcej ukazywać 22 do 6 rano, tak przynajmniej Instytut Meteorologii podaje. I w tym czasie, jeżeli jesteśmy za kółkiem, to zdejmijmy nogę z gazu. W mieście to wiadomo, natomiast poza miastem również powinniśmy zwracać na to szczególną uwagę, ponieważ może to spowodować wiele niebezpiecznych sytuacji na drodze.